Máme se líko. Co se dej mi? Čepu. Co Indra se dej mi? Dzień dobry. Jedziemy po skuter. Jedziemy. To jest taka szansa, że on się tu nie zmieści, ten skuter. Mamy samochód z Kalifornii, to mamy kalifornijską temperaturę. Tak, 32 stopnie mamy na zewnątrz. A few moments later. O, dobra, wracamy z powrotem. Wiktor ma mieszane uczucia co do tego zakupu. Za dużo kasy. Za dużo kasy, no. Za dużo kasy. Zmieścił się, o dziwo, tak na styk. Więc nawet jest git. Jasny pieron. Miała wiosna być, nie? Kurde. Co to za bestia? Pa, pa. Widzisz go? Pa, pa, pa. Tu jeszcze części wylatują. Nie, to już nie od niego. Pa, pa, pa. Pa, pa. Koło. Plastyki, pa. Silnik na swap. A tu jest. Lusterko jest. Oliwa nie ma jeszcze. Jest. I wężu nie ma nic. Chodź, najpierw może spróbujemy go odpalić. Kureczki. Jest skuter, który wymaga dopieszczenia trochę. Jak się przytka do powietrza, to chodzi normalnie. No w sumie, na razie można to kleić, bo i tak nim nie będziemy nigdzie wyjeżdżać. Chciałbym, żeby jakieś dynki sobie tam dziurkę zrobić. Olej traci właściwości, ja jak zmiesza się z benzyną. Więcej chemiku młody. Dolewaj, wiadomo. No weź kuko. Skuźnika się leje. A skąd to kapie? Gdzie masz imusy, prawda? Są wszędzie. Rozumiesz, Ościu? Tu masz jedną skrzynkę, drugą skrzynkę. Tu masz też zimbuchy. Trzeba do każdej skrzynki popatrzeć. Widział? Tyle umiemy zrobić. Tyle umiemy zrobić z tym gaźnikiem. To bierzesz tu, gdzieś po te narzędzie. No i fajnie, no i par jak sprawnie będzie szło. Musimy wziąć... Odgiął? No to nie, to tak nie możesz zrobić. Rozumiesz, weź dyszę. Czym przedmuchaj? Patrz tam, plaki lecą. Gdzie? Co ty kurde, dmuchasz do tego? O, nie weszło. Nie weszło. Współpraca. Rozumiesz? Jeszcze. Hej. Chyba o. Teraz weszło. Co to takie zawinięte? To jest uszczelka. No wiem, ale zawinięte by. Ty może to dlatego się lało? Mamy silikon. Masz za takie buty sportowe. A wziąłem sobie zimowe, bo wiesz, jest zima. Nie da się ukryć. Miałem detetkę, to wiedziałem o tym. No bo to jest chiński skuter, chiński gaźnik. Co z tego, że to są złotki? Japonia i Chiny to jeden czort. Nie no, paliwo jest. No to diagnoza jest taka, że świeci. Trzeba ją wyświecować. Na oko! Oko mechanika! 19? Jak nie będzie 19, to zwalniam cię z roboty. Okra. Nie wiem. Nie wiem. Wiesz, podobno tym jak się rzuci w szybę, to się rozpierdza. Tak? Babcia mi mówi. Pokaż, jest iskra. Piernami. Iskra jest. Myślisz, że teraz odpali? Chłopie. Tyle co ja wczoraj wypiłem. Cyk.
Rozumiesz to teraz? Tak. Rozumiesz zamysł? O czym przyzupiam? No właśnie o to chodzi, że niczym. To tak mi to liczyło, drugaś nie to. Coś niesamowitego, że robisz coś z niczego, nie? Czujesz się jak inżynier w tym momencie? Okej, czyli tak idzie do tak nikt nie potrafi, rozumiesz? Tylko my... Może i potrafi, ale mało kto. O, takiego filtra jak my zrobiliśmy, to w oryginale nie. Co się dymi? Cylindra się dymi. Ciepło. Czy ma dziury? To już można nazwać inżynierstwem. Zrobiliśmy coś z niczego. Coś teraz mu gaz jest gaz. Albo paliwo, albo powietrze. Zobaczymy, świeca mokra i jak będzie mokra, no to za mało powietrza. Iskra jest, paliwo jest, motor nie chce palić. Paliwo jest, iskra jest. Tu skończyła spalinami, bo więc cylindrowy jest dokręcony. Ale tu był remont kozacki robiony. Zobaczcie, cylinder niedokręcony, dlatego się z cylindra dymiło. Tego to nawet Jan Paweł II by się nie spodziewał. Cylinder i świece w rękach można dokręcać i odkręcać. No tu gdzieś przekręcił tę śrubkę. Serio? No one te są wszystkie, mam się dokręcić ładnie. Z odpowiednim momentem. A ta? Kręcił się po prostu sklepie. Ej, może dlatego lewe powietrze łapało? Kręci. Co? Śruba się kręci, czy szpilka? Krętka się kręci. Jest zjechana, szpilka jest. Ale urwana czy gwint? Nie, jest gwint zjechany. No nie, no nie ma sensu go rozbierać, skoro odpala i jest wszystko w porządku. Chcesz się nacieć na koszty? A nie chce się odkręcić, tak? No tak, nie chce się odkręcić. To za co zakręcono? Wgraliśmy Windowsa nowego. Windowsa nowego? Podpięliśmy pod kompa, błędy pokasowaliśmy i wszystko, nie? Ale nie chce się śrubka odkręcić. Śrubka? Tak. I co mamy zrobić w tym momencie? Powiedz mi, że jak nie, to kurwie łeb ukręcisz. No dobra. No i widzicie, tak to jest, o, jak... nie działa? Wgraliśmy nowego Windowsa, ale niestety nie działa. A cię szczalam tutaj. Tu mam lasery w oczach, w aparacie. Tylko nie działają na psy i głupie słuchki. No chciałem zobaczyć ten cylindr. Ja też bym chciał zobaczyć ten cylindr, ale nie możemy. Się leje skądś, kurwa, z cylindra się nie leje się z cylindra. To skąd się na... My nie wichrowany. No tu jest. Też jest to nie do... Tu jest mokre. Kto to, kurwa? To przecież to jest w ogóle nie... Patrzcie tu. To już jest dowód na to, że remont był robiony. Ty no, leje... Cholera, kurwa, z kolanka. Dlaczego tam się tak leje? No bo kopci. No ale patrz jak tu kapie, kurwa. No kapie, bo to dwucuk. Z końcówki wydechu też ci będzie kapać zawsze oleje. A tu kapie, ale, jest... nie, ale jak jeżdżę, jak ja kopię, stoję jak... No ale on palił, odpalił, dlatego kapie. No dobra, mi ZTT też to waliło syfu, ale to się... No bo pewnie jest nieszczelność między kolankiem a cylindrem. No coś tu kapie. Taki raz już, no bo to serio coś kapie. W dupie ja by tam kapał raz na minutę. To na dup to coś a co to w ogóle kapie? Kiedy kwiat nie poddał. Ja nie rozumiem tego, w ogóle taka plama tutaj. Naprawiliśmy jedną rzecz. Nie kapało! Zaczęło kapać z drugiej strony! Skuter nie pali, naprawiliśmy gaźnik, ale zepsuliśmy cylinder, także przestało ciec z jednej strony, a zaczęło z drugiej. Subskrybujcie! Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie itp. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku. Córcio! Chyba, że jeździcie łącino, to nie wbijajcie. Kapada, sa, kapada, bada, bada. We'll be right back.